Jak dojechałem na to wzgórze i zobaczyłem te wszystkie dzieci biegające, bawiące się w tej szkole, to naprawdę miałem szklanki w oczach i mówię, to jest właśnie to, co chcę robić. Witam. Obok mnie na kanapie Grzegorz Mochocki z Łodzi, organizator zrzutki Pomagamy Dzieciom w Tanzanii. Dzień dobry, witam wszystkich i dziękuję też za zaproszenie. Na twojej zrzutce można wyczytać, że pomocą zajmujesz się nie od dziś, od kilku lat. Opowiedz, kiedy zaczęła się ta przygoda i w jakich okolicznościach? Sytuacja z pomaganiem zaczęła się tak naprawdę od momentu mojego nawrócenia. Jestem chrześcijaninem, więc że Pan Jezus powiedział, więcej macie z dawania, aniżeli z brania, to motto jakby przyświeca, jest jakimś moim celem, jakąś pasją. I tak to się zaczęło kilka lat temu od właśnie wyjazdu do sierocińca, do Indii. Budowaliśmy tam szkołę dla takich małych kajtków u nas, 1-3 z okolicznych wsi. Po prostu wszystkie dzieci przychodziły, no bo w Indiach nauka jest na bardzo marnym poziomie albo nie ma jej wcale, więc miałem takie doświadczenie. Były ciężkie 6 tygodni bodajże przy betoniarce akurat byłem. I pojechałem tam kolejny raz i jak dojechałem na to wzgórze i zobaczyłem te wszystkie dzieci biegające, bawiące się w tej szkole, to naprawdę miałem szklanki w oczach i mówię, to jest właśnie to, co chcę robić. I Bóg obdarzył mnie takim doświadczeniem cudownym, po prostu taką, ja to sobie nazywam wdzięcznością Jego, dlatego to się stało moją pasją i co roku staram się coś takiego fajnego zrobić na Bożą chwałę. Mhm. Teraz zbierasz środki na pomoc dzieciom w Tanzanii. Dlaczego Tanzania? Byłem rok wcześniej również w Tanzanii w jednym ośrodku, który się nazywa Dunia Yaheri. To jest ośrodek dla dzieci takich, powiedzmy, noworodków i bardzo małych. Są to dzieci albo odebrane rodzicom, które okaleczały te dzieci, albo matka zmarła w szpitalu na AIDS, na inne choroby. I w tym sierocińcu budowałem wieżę na wodę podczas pory deszczowej. Przez 4 miesiące nie ma słońca albo jest go bardzo mało, więc trzeba gdzieś tą wodę nagromadzić, no bo dzieciom przede wszystkim jest woda do higieny, do gotowania, do picia. I znowu to poczułem, że coś dalej trzeba by zrobić. Spotkałem fajnego gościa, który też był zaangażowany w budowę szkoły. I z tamtego momentu mam takie bardzo fajne doświadczenie, gdzie on się pytał, czy mu pomogę. Pojechałem tam na nabożeństwo, nie znałem nikogo. To było właśnie po pobycie w Tanzanii. 3 dni pojechałem odpocząć. Spotkałem tego pastora i on mówi, czy pomożesz mi z budową, z wykończeniem dachu na takiej malutkiej szkoły. Ja mówię do mojego przyjaciela Marcina, że no, może by mu pomóc, chociaż gościa nie znam w ogóle, więc tak dać mu jakąś kasę. I mówię, Marcin, jeżeli on powie, że chce tyle, ile my mamy, to my mu te pieniądze damy, znakiem tego, że to jest Boża sprawa. No i policzyliśmy te pieniądze, było 1600 zł. No i on zachciał 1600 zł, więc daliśmy mu te pieniądze i obiecaliśmy zebrać na sierociniec i przyjechać. Jak pojechaliśmy tam drugi raz, okazało się, że cały kościół się modlił za nas, mnóstwo ludzi. Co się okazało, bardzo dużo ludzi, którzy tam było, obiecywało im pomoc. Że oni będą, że będą mi wspierać. Byli to turyści z różnych krajów, więc obiecywali i on powiedział, że jesteśmy pierwszymi, którzy dotrzymali słowa. Było tam mnóstwo ludzi i to mnie bardzo zastanowiło, że tyle ludzi obiecuje, no bo obiecują, wiesz, tak jak ja tobie coś obiecam, że przyjadę, a powiem, że po drodze zepsuł się samochód, no to powiesz, okej, okay, zepsuł mu się samochód. Ale jak obiecujesz dzieciom pomoc i że będziesz i że zrobisz wszystko, żeby im pomóc,
no to nie możesz do takiej obietnicy po prostu zostać obojętny, tak? Trzeba wywiązać się z danego słowa. I Bóg dał, że zebraliśmy aż 85 tysięcy. Jest piękny sierociniec na 100 dzieci wbudowany. On jeszcze jest dokańczany cały czas, bo nie ma na dokończenie hydrauliki, elektryki. Ale to się dzieje cały czas i myślę, że w tym roku ten sierociniec wystartuje. I z tym właśnie człowiekiem postanowiłem w innym miejscu, ja to tak nazywam w liściach, bo tu, gdzie żeśmy zbudowali ten sierociniec, to w takich slumsach w mieście dużym, w centrum domów z kartonu i z blachy po beczkach. Tak domy są zbudowane, a tutaj postanowiliśmy zrobić przy bardzo małej kaplicy taki malutką klasę i studnię koniecznie, bo nie ma tam w ogóle dostępu do bieżącej wody, więc chcemy tą studnię, żeby również nie tylko chrześcijanie, ale też muzułmanie zobaczyli, jaki nasz Bóg jest cudowny i dzieli się nawet wodą z nimi. No, oni niechętnie się dzielą z nami, ale my im chcemy pokazać, że my się podzielimy z nimi. Ta szkoła byłaby taka dwufunkcyjna, od rana do tam godzin popołudniowych będą lekcje dla właśnie małych brzdąców, a później chcemy tam zrobić też razem z ludźmi z kościoła, wybierzemy stolarza, mechanika, panią, która umie szyć na maszynie, żeby po obiedzie korzystać też z tego budynku, żeby dzieciom starszym już dać nie tylko już jakby gotową marchewkę, tylko żeby miały wędkę, żeby mogły też coś same więcej zrobić, bo no nie ukrywam, że problemem tam jest taka bardzo niska świadomość tych ludzi. Oni po prostu żyją sobie z dnia na dzień. A jak takie dziecko już będzie umiało naprawić samochód, czy dziewczynka szyć na maszynie, no to dużo łatwiej też, nie wiem, o jakiś później byt, tak? Więc to jest jakby, to jest taki, fajnie tak się złożyło nawet, że mogłoby to być taka dwufunkcyjna szkoła po prostu. Od rana szkoła, a po południu taki warsztat do nauki, jak u nas szkoła zawodowa. Fantastyczna sprawa. Powiedz, czy ja dobrze usłyszałem, powiedziałeś sierociniec, między innymi dla dzieci okaleczanych przez własnych rodziców, tak? Świadomie czy nieświadomie okaleczanych? Nie. Myślę, że świadomie, że to jest świadome działanie. Miałem taką dziewczynkę, można zobaczyć u mnie na Facebooku. Długo to trwało, zanim ona przyszła do mnie. Bardzo daleko była od wszystkich mężczyzn. Co się okazało, ona przez swojego ojca była cięta butelką po piwie, przypalana. Dziewczynka mająca 3-4 lata. Po prostu załączają się wtedy w człowieku gniew. Dlaczego to się dzieje, jak to się dzieje, więc po prostu ten człowiek nie chciał tego dziecka. No nie musiał go krzywdzić, tak? Jest naprawdę wiele też tam instytucji prowadzonych przez Europejczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, więc te dzieci, to już nie jest tak, że te dzieci nie ma co z nimi zrobić. Po prostu można je oddać, no ale to dziecko znowu jest okaleczane, potem wystawiane na ulicę, żeby mogło żebrać, no bo każdy z nas ulituje się bardziej nad dzieckiem, które ma nie wiem, wydubane oko, poprzypalane ręce, okaleczone. Więc to jest taki ich okropny sposób na jakieś zarabianie pieniędzy, tak? Bo inaczej tego nazwać nie można. Po prostu takim okrucieństwem chcą zyskać parę groszy. Czy możesz opowiedzieć, jak wygląda życie dzieci w Tanzanii? Poza takimi przykrymi doświadczeniami, zakładam, że są też normalne rodziny. Z czym się borykają? No ja akurat ten sierociniec, który budowaliśmy, był bardzo blisko lotniska. A wszystkie dzielnice blisko lotniska w każdym kraju trzeciego świata to jest najtańszy teren i po prostu najbiedniejsi ludzie, tak? Te domy są z kartonu, z blachy, po beczek, po jakimś oleju czy po paliwie, więc tamte dzieci widać, że są po prostu, chodzą boso. Nawet czasami jak się zatrzymałem i chciałem komuś dać lizaka, bo gdzieś pełną kieszeń nakupowałem i chciałem dać, to po prostu zwyczajnie uciekały. Chyba mając świadomości, że mogę zrobić im krzywdę. Białych ludzi się nie uświadczy, więc jedynymi jakimiś białymi ludźmi, których oni widzieli, to byliśmy my. Dzieci piorą w stawach, w jakichś małych rzekach, tak? No, pralkę, to nie wiem, może gdzieś tam w hotelu, takie rzeczy.
Na twojej zrzutce jest już ponad 13 tysięcy złotych. Cel jest określony na poziomie 70 tysięcy złotych, czyli jeszcze długa droga przed tobą. Na co zamierzasz przeznaczyć zebrane środki? Kwotę zrzutki podzieliłem na dwa tematy, w zasadzie trzy. Pierwszym jest wybudowanie tej szkoły, jakiejś niewielkiej sali, może dwóch. Może się uda, żeby to było 100 metrów, wtedy super, podzielimy to na dwa po 50. Do tego chciałbym wybudować sanitariaty, żeby dzieci nie musiały chodzić w liście. Kolejnym punktem jest studnia, żeby była woda i żeby można było umyć ręce, jakoś normalnie funkcjonować też dla jakby mieszkańców, bo to wszystko jest wkoło wsi, więc wszyscy mogliby też z tego korzystać, z tego źródła słodkiej wody. Kolejna część z tej zrzutki to jest jakieś 15 tysięcy chciałbym przeznaczyć na taką pomoc doraźną dla najbiedniejszych dzieci. Z najbiedniejszych rodzin, które przychodzą do szkoły głodne, które nie mają plecaka. Ja sam osobiście szyłem im rączki na plecak i te paski, i plecaki, bo to jest niewiarygodne, jak dziecko może się cieszyć z kolorowych flamastrów albo z kredek. Każdy z nas pamięta najcudowniejszy prezent gwiazdkowy, jaki dostał. Czy to rower, czy nie wiem, cokolwiek. Po prostu to jest na takim poziomie emocjonalnym. Po prostu... Gdzie dzielisz się tymi informacjami? Gdzie można zobaczyć zdjęcia? Masz jakieś nagrania z tych misji? Tak, mam Facebooka założonego jakby typowo pod wyjazdy misyjne. Nie mam Facebooka towarzyskiego, mam takiego, z którym się dzielę. Jak znaleźć ten fanpage? Grzechu Saru przez 2 O. To jest mój nick na Facebooku. Można tam zobaczyć od samego początku, od pierwszego wyjazdu. W zasadzie każdy dzień budowy dokumentowałem. Wcześniejsze moje wyjazdy były finansowane tak naprawdę z tego, co zebrałem od przyjaciół, od rodziny, od bliskich, od dalszych, od kogoś, kto ufał, że te pieniądze będą przeznaczone na właściwy cel. Wspominałeś, że zbierałeś środki wśród znajomych. Rozumiem, że tak tradycyjnie, fizycznie, a online? Jakie masz doświadczenie? No to jest mój pierwszy raz. Kolega z Warszawy, Tomek, mówi, a co byś myślał o takiej formie zbierania? Mówię, stary, no spadłeś mi z nieba. I powiem szczerze, że przejrzeliśmy różne portale, no i wasz regulamin, wasz wymiana maili, z kilkoma osobami mailowałem, po prostu zostałem tak ciepło przyjęty, tak wszystko było, tak po mojemu, tak po prostu normalnie, rodzinnie, bardzo przyjaźnie, z bardzo dużą serdecznością, mimo tego, że chodziłem tam jak dziecko we mgle, dodawałem zdjęcia i ciągle zadawałem pytania i zastanawiałem się, kiedy w końcu powiedzą, że mają mnie dosyć, albo a, to ten Grzesiek. Mimo wszystko, jeśli można tak to nazwać w cudzysłowie, obsługa jest tak profesjonalna, tak serdeczna, tak przyjazna, że fajnie być w takiej rodzinie, bo wszyscy, co zbierają, co chcą pomagać, to jest jedna wielka rodzina i naprawdę jestem dumny i też cieszę się, że zostałem tak ciepło przyjęty i zaproszony i naprawdę bardzo wysoki poziom. Bardzo nam miło to słyszeć. Tak na koniec, w trzech zdaniach, jakbyś chciał zachęcić naszych słuchaczy do wsparcia, co byś powiedział? Chciałbym powiedzieć, żeby się nie bali pomagać, żeby rozwiewali swoje wątpliwości, bo ja rozumiem, że każdy ma wątpliwości. Jak ktoś pyta mnie przed sklepem, czy dam mu 5 zł, bo jest głodny, to w mojej głowie pojawiają się wątpliwości. Czy jemu dać, czy jemu nie dać? Gdzieś w modlitwie prosiłem Boga po wielokrotnych takich spotkaniach, co ja mam zrobić w takim wypadku. I stwierdziłem, że jeśli mogę komuś pomóc, to mu pomogę. A co on zrobi z tą pomocą, to jakby zostawiam, jak stanie przed Bogiem kiedyś, niech on się z tego rozlicza, czy tą pomoc uczciwie podjął i nie przeznaczył tego na alkohol, tylko faktycznie kupił sobie, nie wiem, 2 bułki i serek do tej bułki, tak? Więc jakby zostawiam to i pomagajcie,
jakby z całym sercem, to i tak muszę wam powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku, że ludzie, bardzo dużo ludzi pomaga, którzy nawet nie piszą swojego imienia i nazwiska. Są to czasami wysokie kwoty i nie wiadomo od kogo. I nawet nie ma jak podziękować tej osobie. Dlatego też siedząc tutaj, naprawdę szczerze, z głębi serca dziękuję. Niech Pan Bóg wam błogosławi za każdą pomoc, chociaż najmniejszą. Bo pomagając w Afryce, czy nawet tutaj, bo nas jest wiele osób. I jakby każdy dał złotówkę, to tych pieniędzy będzie bardzo dużo. A ta złotówka dla każdego, dla jednego to jest więcej, dla drugiego mniej. Ale to jest jakiś znikomy pieniążek do pomocy. I czasami też mówię do ludzi, jeśli masz 5 zł czy 10 i chcesz dać, ale się wstydzisz, to musisz wiedzieć, że to 10 zł, które dasz ty tutaj i myślisz, że to jest nic i ty nie pomagasz, bo uważasz, że to jest nic, to w Afryce to się przekłada na 100 zł, na 150 zł, bo za to można kupić dużo, dużo więcej aniżeli u nas. Dlatego każda pomoc jest ważna, nawet 5 zł, jeżeli ona jest ze szczerego serca, i ktoś tak po prostu czuje, że chce przeznaczyć na zrzutkę 100 zł i każdemu da po 5 i wspomoże 20 osób, to niech tak właśnie uczyni. Grzegorz, chciałbym ci bardzo podziękować za udzielenie wywiadu. Trzymamy kciuki całym zespołem za powodzenie akcji, a słuchaczy chciałbym serdecznie zachęcić do wsparcia i udostępniania informacji. Zrzutkę znajdziecie u nas pod hasłem Pomagamy dzieciom w Tanzanii. Do usłyszenia.